10 najdroższych atrakcji turystycznych w Europie. Zamek Królewski na Wawelu. Zamek obronno-rezydencyjny w Krakowie na Wawelu o powierzchni 7040 m2, 70 salami wystawowymi. Zamek był na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk połączone z niszczeniem rezydencji powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych oraz remontowano jego szatę zewnętrzną, a także przekształcono i zmieniono wygląd i wyposażenie wnętrz. W 1978 roku wraz ze Starym Miastem, Kazimierzem i Stradomiem został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W sezonie letnim, chcąc zwiedzić cały Wawel bez wystaw czasowych i tras plenerowych, osoba dorosła musi wydać 86 zł. Ostatnia wieczerza. Malowidło ścienne autorstwa Leonardo da Vinci przedstawiające ostatnią wieczerzę, wykonane w refektarzu klasztoru dominikanów przy bazylice Santa Maria della Grazia w Mediolanie. Ostatnia wieczerza podziwiana jest głównie ze względu na zachowane w niej proporcje oraz symetrię wyrażoną głębią pomieszczenia, w której wraz z Jezusem ucztują apostołowie, jak i również ze względu na naturalizm obrazu i bijącą z niego iluzję rzeczywistości. W cynowych naczyniach i szkle pierwotnie odbijały się szaty apostołów, lecz detale te zostały bezpowrotnie utracone. Według włoskiego muzyka i informatyka Giovanniego Palego w obrazie ukryty jest zapis muzyczny krótkiego utworu. Wstęp do refektarza z ostatnią wieczerzą wynosi 111 zł. London Eye. Koło obserwacyjne znajdujące się w Londynie na południowym brzegu Tamizy. Zostało zaprojektowane przez Davida Marksa. Koło ma wysokość 135 metrów, a jego pełny obrót trwa około 30 minut. Na kole znajdują się 32 klimatyzowane kapsuły pasażerskie. Niewielka prędkość liniowa tych kabin pozwala na zabieranie i wysadzanie pasażerów bez zatrzymywania koła. London Eye jest jedną z trzech budowli wybudowanych w Londynie z okazji nowego tysiąclecia. Koło budowane było sekcjami, których części transportowane były rzeką Tamizą. Otwarcia dokonał premier Tony Blair dnia 31 grudnia 1999 roku, ale ze względu na problemy techniczne koło nie działało do marca 2000 roku. Przejazd London Eye kosztuje 117 zł. Tower of London. Budowla obronna i pałacowa monarchów Anglii, chociaż ostatni z władców Anglii, który z niej korzystał, to Jakub I. Zniesiona została w 1078 roku dla Wilhelma Zdobywcy. Symbolem Tower of London są kruki. Popularna legenda głosi, że dopóki na wieży Tower będą żyły kruki, tak długo trwać będzie Imperium Brytyjskie. Legenda ta powstała w epoce wiktoriańskiej, nie wcześniej niż z końcem XIX wieku. Tower of London to popularna atrakcja turystyczna Londynu, położona nad północnym brzegiem Tamizy, otoczona kilkoma rzędami murów i dawnym korytem fosy, w którym obecnie rośnie trawa. Wysokość budowli sięga 30 metrów, a grubość murów wynosi 3,5 metra. Centralną część warowni stanowi White Tower, czyli biała wieża wzniesiona w XII wieku. Ważny jest też skarbiec, w którym przechowywane są klejnoty i kosztowności królewskie. Wstęp do Tower of London to 120 zł. Muzeum Figur Woskowych w Londynie. Muzeum Figur Woskowych znanych ludzi z rozmaitych dziedzin życia, założone w 1835 roku. Zobaczymy tu m.in. Elvisa Presleya, Jimiego Hendrixa, Mela Gibsona, Angelinę Jolie, Michaela Jacksona czy Britney Spears. Polski akcent to figury Lecha Wałęsy i Jana Pawła II. Mimo że bilety są drogie, a podobieństwo wątpliwe, to przed galerią ustawiają się najdłuższe kolejki w Londynie. Wstęp kosztuje 165 zł.
Wenecka gondola. Łódź wiosłowa napędzana i kierowana przez wioślarza zwanego gondolierem, służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach miasta Wenecji, obecnie raczej w charakterze atrakcji turystycznej. W sztuce, literaturze, teatrze i filmie rozpowszechniono obraz gondoli jako miejsca nad wyraz romantycznego, którego napięcie podtrzymywał nierzadko śpiew wioślarza. Sama gondola jest symbolem Wenecji. 40-minutowa przejażdżka gondolą dla dwóch osób to koszt rzędu 170 zł. Europa Park. Największy w Niemczech i trzeci pod względem wielkości park rozrywki w Europie, m.in. po paryskim Disneylandzie. Park znajduje się w miejscowości Rast w południowo-zachodnich Niemczech. Otwarto go 12 lipca 1975 roku. Park podzielony jest na 15 stref tematycznych reprezentujących kraje europejskie. Niemcy, Francję, Szwajcarię, Włochy, Holandię, Rosję, Hiszpanię, Grecję, Irlandię, Portugalię, Anglię czy też państwa skandynawskie. Park oferuje atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Koszt wstępu dla osoby dorosłej w okresie letnim to 173 zł. Blue Lagoon, islandzkie uzdrowisko typu spa położone w obszarze geotermalnym w południowo-zachodniej Islandii na półwyspie Reykjanes, niedaleko miasta Grindavik, kilkanaście kilometrów na południe od miasta Keflavik. Miejsce to oferuje możliwość kąpieli w gorącej wodzie bogatej w minerały. Pomagają one w chorobach skóry. Byłem, widziałem, jakoś na mnie to nie zrobiło wrażenia, ale to do osobistej oceny oczywiście. Wstęp na kąpielisko kosztuje blisko 200 zł, a jeśli dodatkowo chcemy ręcznik, klapki, szlafrok, to musimy wyłożyć kolejne 3000 koron, czyli jakieś 100 zł. Tak, Islandia jest absurdalnie droga. Santorin. Wulkaniczna wyspa na Morzu Egejskim, tworząca z kilkoma mniejszymi wyspami należących do Grecji mały archipelag o tej samej nazwie wchodzący w skład archipelagu Cyklad. Wyspa położona jest 175 km na południowy wschód od wybrzeża Grecji i 110 km na północ od wybrzeża Krety. Santorin jest znane z lokalnie produkowanego wina. Jest to najczęściej fotografowane miejsce w Grecji. Białe domki o niebieskich dachach położone wysoko ponad skalistym wybrzeżem Morza Egejskiego tworzą rzeczywiście pocztówkowy krajobraz. Prom z Krety na Santorin w dwie strony kosztuje 385 zł. Dolina Loary. Kraina historyczna Francji, na obszarze której znajduje się ponad 300 średniowiecznych i renesansowych zamków oraz pałaców doby oświecenia usytuowanych nad Loarą i jej dopływami. Za turystyczną stolicę regionu z racji swego położenia i kuchni uznawane jest Tours. Tradycyjnie rozumiana Dolina Loary to ciąg majestatycznych zamków. Na jej obszarze znajduje się ponad 300 średniowiecznych i renesansowych zamków oraz pałaców. Trasa prowadzi od wschodu na zachód. Dla turystów przygotowano specjalne pakiety, które pozwalają zwiedzić obiekty w niższej cenie. Za zwiedzenie 10 kluczowych zamków zapłacimy 400 zł. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje pozostałe kanały A to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.